Tak jak tutaj mnie przedstawiono, reprezentuję wydawnictwo Znak. Od razu też Państwu powiem, że ja nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkim, dlatego że my w ciągu miesiąca wydajemy kilkadziesiąt książek, więc gdybym ja opowiadać o każdym, to tego nie zrobię. Ja też powiem, że ja na co dzień zajmuję się promocją książek i głównie jest to literatura piękna. Są to takie nasze najważniejsze książki, takie wizerunkowe, czyli i nobliści, i pisarze, którzy są wyróżnieni różnymi nagrodami. To jest właśnie moja, powiedzmy, działka. Mam też autorów, którzy są autorami bestsellerów, więc można powiedzieć, że chciałabym pokazać Państwu trochę swój świat, ale gdyby mieli Państwo jakieś pytania odnośnie innych autorów, to też chętnie odpowiem, dlatego że jakby reprezentuję tutaj wydawnictwo i też wiem, co wydajemy. Ale chciałam rozpocząć od dla nas w tym roku najważniejszego projektu, czyli Roku Miłosza. My, wydawnictwo Znak, razem z różnymi instytucjami kultury, uniwersytetami, złożyliśmy właśnie wniosek o uchwalenie Roku Miłosza w tamtym roku, dlatego że teraz jest akurat okrągła rocznica śmierci, ale też chcieliśmy po prostu uczcić w ogóle naszą taką inicjatywę wznowienia dzieł Miłosza w wydawnictwie Znak. Chcemy w wydawnictwie wydawać jego wszystkie najważniejsze dzieła. Podpisaliśmy umowę ze spadkobiercą i będziemy przez najbliższe 10 lat wydawać dzieła Miłosza w nowych wydaniach, o których też zaraz opowiem, bo mamy na to pewien pomysł i też jakby niektóre rzeczy już powoli wydajemy. Proszę się przyzwyczaić do tego sprzętu. Coś tutaj kliknęłam źle, ale jest dobrze. Chciałam Państwu przedstawić naszą kolekcjonerską edycję dzieł Miłosza. Dlaczego kolekcjonerska? Dlatego, że jest to z jednej strony kolekcja, która jest, można powiedzieć, ilustrowana ważnymi obrazami młodych artystek i artystów, która będzie też oczywiście taka spójna graficznie, na półce też będzie ładnie wyglądać. Teraz też są takie trendy, żeby to wszystko było ładne, ładnie wydane. W twardej oprawie poezja będzie z obrazami Polidwórnik. Tutaj akurat bardzo różne te obrazy, nie mogę też zdradzić, które konkretnie będą wykorzystywane. Z kolei na esejach mam nadzieję, że tutaj pokazałam, nie. Tutaj takie najważniejsze dla nas słowa, kluczowe, jeśli chodzi o to, jak chcemy Miłosza na nowo przedstawiać. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby ludzie mieli takie skojarzenia, że Czesław Miłosz to jest najważniejszy pisarz XX wieku. W tym momencie, kiedy w ogóle pytamy o Miłosza, czy tak, nie wiem, wyrywkowo, to jest bardzo mało skojarzeń, oprócz tego, że tam, ten noblista, pisarz, ale nic poza tym. Dużo osób też oczywiście kojarzy go ze szkoły, Campo di Fiori, jakby te wiersze, powiedzmy, wcześniejsze. Ale nam zależy na tym, żeby też Miłosza pokazać trochę z innej perspektywy. Stąd też będziemy do każdego tomu dodawać też wstępy, takie, które pozwolą lepiej też osadzić go we współczesności. Tutaj takim najlepszym przykładem będzie Ziemia Ulrok, którą wydamy niedługo w czerwcu i wstęp do tego napisała Olga Tokarczuk. Jest on też jakby taki pozwalający trochę w nowych kontekstach odczytywać Miłosza, trochę właśnie ekologicznie, trochę tak z nastawieniem na to, że Miłosz to też jest poeta bliski współczesnym kryzysom, takim, z którymi się mierzymy, czy migracyjnym, czy takim związanym z konfliktami wojennymi i tak dalej. I tutaj też takie ważne tematy, które dotykały bezpośrednio Miłosza, czyli samotność, migrację, inność, poczucie tego, że się nie pasuje do świata, w którym się żyje. To z tym wszystkim zmagał się Miłosz i na emigracji, ale także później, kiedy wrócił do Polski i chcielibyśmy też na to zwracać uwagę. Stąd też ten plan jest aż taki duży, na 10 lat, ale zaczynamy od, już Państwu pokazuję. Tutaj jeszcze te eseje, o których wspominałam, to będą takie okładki właśnie z obrazami Magdaleny Laskowskiej, czyli takie bardzo minimalistyczne. Jest, od razu powiem, że odbiór jest bardzo też różny. Niektórym się bardzo podoba, niektórzy uważają, że to po prostu jakieś godzenie w świętość. Tutaj też zobaczymy, jak to się przyjmie.
A tutaj Państwu pokazuję, co się ukaże w tym roku. Ocalenie, czyli tak naprawdę jeden z najważniejszych tomów poetyckich Miłosza, którym wszedł do kanonu polskiej literatury, wydany tuż po wojnie. Cały układ jakby wierszy jest układem, który zaproponował sam autor i my ten układ zachowaliśmy. Dodaliśmy dodatkowo rękopisy i dodaliśmy jeszcze wstępy. Wstęp z notą taką bardziej biograficzną i też taką bardziej edytorską. I ten tom też jest pierwszym znowieniem od 1945 roku. Wcześniej w ogóle ocalenia w takiej formie nie było, nie było dostępnej. Wcześniejszy w ogóle nakład ocalenia, który też w 1945 był, no to był dość mały i on po prostu był niedostępny. I my teraz właśnie wydajemy ocalenie. Premiera jest właśnie za jutro w zasadzie jest premiera. I ten tomik jest dla nas niezwykle ważny. Też z tego względu, że on jakby pokazuje Miłosza jeszcze jako takiego poszukującego języka poetę, który też próbuje opisać no, tak naprawdę czasy horroru, no, bo to są czasy II wojny światowej, Holokaustu, ale też no, mamy tam naprawdę bardzo różne wiersze, które też bardzo Państwu polecam. Obok tego też wiersze wszystkie z okładką też takiego artysty, młodego. Później też polecam Państwu też się zagłębić w te okładki, bo one tam te szczegóły mają bardzo duże znaczenie. Teraz nie mam czasu, żeby jakby Państwu wszystkiego opisywać. Też jakby te wiersze wszystkie wychodzą też dla nas jakby z takiego poczucia, że rok Szymborski, który zakończyliśmy, też się naprawdę no, dobrze skończył i dla Znaku, i nie tylko dla Szymborskiej, bo no, liczba w ogóle i egzemplarzy sprzedanych, ale też zainteresowania samą postacią Szymborskiej naprawdę przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Wiemy, że Miłosz to nie jest Szymborska i że nie jest tak atrakcyjny jak ona, ale jednak cały czas jakby chcemy też no, w podobny sposób no, pokazywać Miłosza, stąd mamy też w planach oprócz takich działań związanych z wydawaniem książek, to będzie też na przykład kolekcja ubrań marki Medicine, będą murale, mamy nadzieję, że też będzie piosenka, nie powiem kogo, ale jakby no, ważnej osoby. Mamy dużo takich planów bardziej promocyjnych, które jakby którymi chcemy uwiecznić ten rok Miłosza, no ale też jeszcze chcę Państwu pokazać, że oprócz tych wierszy wszystkich, czyli takiego grubego tomiszcza, tam ponad 1200 stron, będzie też Zmyślenie albo Wielki Sen, czyli zbiór polsko-angielski. To jest też taki trochę kierunek związany z tym, że no bardzo dużo też turystów jakby pyta o to, czy są w ogóle jakieś, jest Miłosz po angielsku. Zresztą no Miłosz też był tłumaczem, więc tutaj też jakby jest to uzasadnienie i to jest wybór, ale dość, no, dość obszerny, bo 800 stron. I wspomniana Ziemia Ulro, ze wstępem Olgi Tokarczuk. Być może uda się jeszcze w tym roku wydać Zniewolony umysł ze wstępem Snydera, ale Snyder jeszcze pisze, więc nie mogę Państwu obiecać, że się uda, ale myślę, że jest duża szansa. Więc tak się prezentuje. To jest nasza najważniejsza kolekcja w tym roku. Bardzo chcemy, żeby właśnie też bibliotekarze też usłyszeli o tym, że mamy taką inicjatywę, bo, no, bo to trwało bardzo dużo lat, żeby uzyskać i prawa i żeby udało się to wszystko właśnie w jednej spójnej edycji wydać. I tutaj trochę jeszcze o tym ocaleniu, bo to jest dla nas naprawdę no, jeden z najważniejszych teraz tomików, które wydajemy w Znaku. Też tutaj myślę, że też może to jest istotne, że akurat większość z tych wierszy, które pojawią się w ocaleniu, też się omawia na przykład w liceum, więc nauczyciele mogą sięgać też po ten tomik. Tutaj z kolei jeszcze wspomnę o Ziemi Ulro. Też jakby jestem ciekawa też, jak będą reagować odbiorcy na okładkę, bo jest ona też dość, bym powiedziała, odważna. I bardzo nam też zależy, aby tutaj w tym wypadku też zacząć rozmawiać o Miłoszu jako o pisarzu, który no, może też być odpowiedzią na jakieś współczesne kryzysy, czy psychiczne, czy związane z przemianami społecznymi i tak dalej. No ale już kończąc tym Miłoszem, bo wiadomo, że ile można Miłoszu, to, no już wspominałam o Zniewolonym umyśle, to chciałam też jeszcze powiedzieć, bo niedawno zmarł Paul Auster, że będziemy wydawać w Znaku, nie tylko dlatego, że zmarł i jakby dlatego będziemy go wydawać. Już mieliśmy go w planach od dawna, czyli tą ostatnią książkę Baumgartner w tłumaczeniu Marii Machuch i też
tutaj akurat Państwu pokazuję taką klasykę literatury, czyli taką nasze najważniejsze dzieła, które będziemy w tym roku wydawać. I tutaj też chciałabym zwrócić Państwa uwagę, bo jeszcze tej zapowiedzi nigdzie nie ma, że jakby będzie Oster, nowy Oster w znaku. Jeszcze nie mamy okładki, trudno mi powiedzieć jeszcze, jak będzie wyglądać. Może będzie jak oryginał, ale jeszcze nie wiemy. Z takich właśnie dużych, nobliwych nazwisk będzie też nowy Mario Vargas Llosa. Jeszcze nie ma tytułu przetłumaczonego, ale z całą pewnością, no tutaj Tomasz Pindel myślę, że zrobi to jak najlepiej, jak się da. Więc jakby oprócz noblisty Miłosza mamy też tutaj Losę. Nie będę mówiła tutaj o tym, co jest w książce, bo to nie starczy czasu, ale na pewno no, to jest jeszcze już takie nazwisko, które bardzo dużo też dziennikarzy pyta, wszyscy czekają, bo też zapowiedział, że to jest jego ostatnia książka. Chciałam też Państwu pokazać coś, co teraz czytają młodzi i u nas w znaku się świetnie sprzedaje, czyli taki gatunek jak romantazy. Ja się nie zajmuję tym gatunkiem, natomiast jakby chciałam Państwu powiedzieć, że no, na pewno jakby ten głos młodych nie jest dla nas nieistotny. Bardzo zwracam uwagę, co się teraz czyta, co jest w trendach i wydaje nam się, że ten w ogóle kierunek romantazy ma ogromny teraz wpływ na rynek czytelniczy i to jest też związane z tymi książkami, które mają te barwione brzegi, które są pięknie wydane, są też bardzo drogie, ale mimo wszystko się świetnie sprzedają. To są naprawdę ogromne liczby i będziemy też w tym roku wydawać jakby kolejną część akurat tej sagi. Tutaj Państwo pewnie na pewno jakby też kojarzą, co tam czytają młodzi ludzie, jeśli chodzi o to, co się też przydaje na przykład w Empiku, więc jakby my na pewno będziemy pewnie szukać jeszcze podobnych książek, ale to w tym momencie jest taka nasza jakby flagowa, powiedzmy seria young adultowa, którą no też na pewno mogą Państwo gdzieś tam zauważyć. Idąc dalej, chciałam też Państwu przedstawić nasze najważniejsze kryminały, które się pojawią w tym roku. Kolejna książka, ja akurat pokazuję Marka Krajewskiego, dlatego że to jest mój autor i jakoś tak z sentymentu, ale też chcę Państwu, jeżeli Państwo znają kryminała Marka Krajewskiego, to jest znowu powrót do Wrocławia, do Lwowa. Mamy tutaj kolejny taki rasowy kryminał szpiegowski. Bym powiedziała, że Marek Krajewski wraca w tej starej, dobrej odsłonie. I premiera jest właśnie zaraz, dosłownie, jutro. Mamy też, pokazuję Państwu też kryminał Dziwna Sally Diamond, dlatego że to jest dość nietypowy przypadek, kiedy irlandzki kryminał jest taki na świecie bardzo, bardzo rozchwytywany i to jest właśnie ten tytuł. Być może będzie o nim głośniej jakoś latem. I jeszcze Bray Dugan, który no przede wszystkim jest znany jako autor, myślę, że no, chyłkowej serii chociażby, czy w ogóle scenariuszy do seriali. Tutaj też miałby okładkę bardzo serialową, bo Igor Bray Dugan jakby no, też pisze scenariusze, więc jakby ta filmowa wersja jest gdzieś tam na pewno istotna. Ale my zauważamy, jeśli chodzi w ogóle o kryminały, że jest zdecydowany spadek, jeśli chodzi o sprzedaż kryminałów, że jednak to nie jest już taki gatunek jak kiedyś. Nie wiem, czy Państwo też mają takie wrażenie w bibliotekach, ale my jakby widzimy taki trend spadkowy bardzo. Oczywiście no, nie mówimy tu o Mrozie czy o jakby takich nazwiskach, ale no, nawet po takich naszych topowych czujemy, że jakby kryminał się trochę kończy, ale czy tak będzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie, ale tak Państwu wspominam. No i jeszcze chciałam tutaj na koniec wspomnieć o takich naszych wielkich, dużych wydarzeniach literackich. Tego jeszcze prawie nikomu nie zapowiadamy, ale ja Państwu chcę już powiedzieć, bo bardzo się cieszę, że też będę się mogła tym zajmować. Zacznę od biografii Jadwigi Stańczakowej, czyli tak naprawdę babci Justyny Sobolewskiej. Justyna Sobolewska napisała... Znaczy jeszcze pisze biografię swojej babci, która była poetką niewidomą, która też no, znała się chociażby z Milionem Białoszewskim. Jest to naprawdę wspaniała praca, która się ukaże no, tak mniej więcej, myślę, że pod koniec wakacji, no to wiadomo, że te prace różnie trwają, ale to będzie też takie duże wydarzenie. Ale jeszcze większe to jest już bardzo wyczekiwana biografia Marii Konopnickiej, która mogę Państwu zdradzić, że będzie bardzo wywrotowa i
to, co tam się dzieje w tej książce, to już nie mogę się doczekać, żeby ujrzało światło dzienne. I napisała tę książkę Magdalena Grzebłokowska, którą pewnie Państwo znacie doskonale. Jej zresztą reportaże się świetnie cały czas gdzieś tam sprzedają. I to będzie najpewniej, tak myślę, gdzieś listopad, grudzień, ale już teraz mogę powiedzieć, że już są zapytania o spotkania, już jest mnóstwo po prostu też takich gdzieś tam w świecie literackim pytań o tę książkę, chociaż ona jeszcze też nie powstała, jest jeszcze w fazie kończenia, ale bardzo bym chciała Państwu zwrócić na to uwagę, bo to będzie naprawdę duża, duża rzecz. I na to, na co stawiamy na końcówkę tego roku. Tak jak wspominałam, my mamy jeszcze bardzo, bardzo dużo tytułów, ale nie jestem w stanie o nich opowiedzieć tak na raz. Tym bardziej, że chociażby dzisiaj i jutro ma premierę, nie wiem, z 20 książek. Ale gdyby mieli Państwo jakieś pytania, co jeszcze jest, to ja postaram się jeszcze może coś zdradzić. Ale to jest teraz dla nas z takich wizerunkowych rzeczy znakowych, no takie najistotniejsze na ten rok. No bo już na przyszły to też mamy plany, ale to może będzie okazja, żeby powiedzieć o tym później. Więc można powiedzieć, że na pewno idziemy w noblistów, idziemy też w biografię i staramy się też gdzieś tam poszukiwać też ciekawych non-fiction, więc zobaczymy, co przyniesie dalej, co przyniosą nam autorzy. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Tak jak ja tu jestem pierwszy raz, nigdy nie miałam jeszcze okazji. Myślę, że wiem, z kim mogę porozmawiać, żeby dla Państwa coś przygotowano. Tutaj też będę wdzięczna za jakieś sugestie, jakby co Państwo potrzebują, bo ja się zajmuję przede wszystkim promocją, ale jakby wiem, jest też nowa osoba u nas, która się właśnie ma zajmować kontaktem z bibliotekarzami, więc ja myślę, że to będzie odpowiednia osoba, która mogłaby dla Państwa przygotować jakieś katalogi, rabaty i tak dalej. Tylko też będę potrzebowała pewnie kilku dni na to, żeby coś takiego zrobić, ale jeżeli mają Państwo tutaj jakąś bazę adresów, to chętnie my coś takiego wyślemy. Na przykład mailowo, nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale też jeżeli Państwo mają jakieś oczekiwania, bo my czasami nawet się zastanawiamy, czy może coś warto zrobić więcej, czy też jakby no, znak jest ogromną firmą, nie będę ukrywać, u nas jest mnóstwo pracowników i też my często nawet nie wiemy, że można, że bibliotekarze chociażby są zainteresowani współpracą, ale na pewno jakby tutaj jesteśmy jako znak otwarci na różnego typu rzeczy, na przykład przy Miłoszu to na pewno, zresztą już robiliśmy z kilkoma bibliotekami jakieś różne akcje. I oczywiście przy innych książkach też, jak najbardziej. To wszystko zależy od Państwa, nie wiem, potrzeb czy pomysłów, bo my często no, bardzo chętnie przyjmujemy jakby no, też takie od Państwa jakby sugestie, co warto zrobić, to jeżeli Państwo coś mają dla nas, to jak najbardziej. Nie wiem, czy Państwu też chodzi o spotkania autorskie na przykład, no bo z bibliotekami często w tym zakresie chociażby współpracujemy, ale to też pewnie indywidualnie od autora zależy. Ale jeżeli mają Państwo jakieś konkretne potrzeby, to ja przekażę koleżance i się z Państwem skontaktujemy na pewno. No teraz właśnie na przykład Loza, który ma, no, ma Nagrodę Nobla, więc to na pewno. No, nie mogę też tak zdradzać wszystkiego, ale w tym roku to Miłosz jest jakby dla nas kluczowy. To jest absolutnie dla nas taki flagowy autor, o którym będziemy chcieli mówić jak najwięcej, ale no, nie ukrywam, że jakby gdzieś tam ta bitwa o noblistów jest. Chociażby to też pokazuje ostatni przykład Fossego i wydawnictwo Art Rage na przykład. Więc na pewno, tak? Ale no, tutaj też chodzi o taki jakby też ciąg, że najpierw była Szymborska, teraz właśnie mam Miłosza. No nie mamy zbyt wielu w Polsce. Jeszcze oczywiście jest Tokarczuk, ale to już jest inne wydawnictwo, więc my się cieszymy z tego, że nam wstęp napisała. Ale jakaś taka ciągłość na pewno jest i na pewno jakiś pewien snobizm czytelniczy na czytanie noblistów też występuje, więc też trochę w tym kierunku idziemy. To chyba tyle, dziękuję bardzo.